chorę na SM, ale też na inne choroby przewlekłe, bardzo często zgłaszają problem proszenia o pomoc. Szczególnie osób bliskich, bo te osoby są najbardziej dostępne. Czasami się sama zastanawiam, skąd się ten problem bierze, bo z jednej strony osoby bliskie deklarują, że chcą pomóc, że chcą tak naprawdę jak najlepiej dla osoby chorej, a później powstają bardzo różne sytuacje trudne, jakieś, nie wiem, wzajemne złości, jakieś nierealne oczekiwania. Każdy człowiek choruje inaczej i każda osoba bliska w rodzinie też inaczej reaguje na chorobę. Każdy z nas ma inny sposób reagowania pewną wrażliwością na potrzeby drugiej osoby. Każdy z nas jest po prostu może być inaczej empatyczny, inaczej rozumieć na przykład potrzeby. Bardzo dosyć często oceniamy potrzeby innych ludzi na podstawie własnych potrzeb. Oceniamy słabość innych ludzi na podstawie na przykład naszej oceny, co jest słabe, co nie jest słabe, co powinno być na przykład zrobione, co nie powinno być. Jeżeli nie wyjaśnią sobie Państwo, czego wzajemnie od siebie oczekujecie, jeżeli osoba chora nie powie, jakiej formy pomocy potrzebuje, może się zdarzyć, że cała rodzina jest przekonana, że naprawdę wspiera tę osobę, tylko że ta osoba chora od, nie wiem, tygodni, miesięcy, a czasami lat, ma poczucie, że wszyscy zapomnieli, że ona jest chora. I teraz będą osoby, które nadużywają tej pomocy, no bo właśnie wchodzą w taką pozycję, należy mi się więcej, ponieważ jestem chory, a właśnie w takiej pozycji jestem w stanie, nie wiem, dostać pewne rzeczy, których pewnie bym nie dostała, czy nie dostał, kiedy bym się poczuł lepiej, kiedy bym pokazała, że sobie lepiej radzę, to może ktoś bym powiedział, to zabierz się też do pracy, a może powiedział, to pomóż jakoś, a tak mogę być w pozycji jakby ofiary tej choroby. I jest jakaś część ludzi, którzy rzeczywiście przyjmują taką postawę. A wtedy rodzina przyzwyczaja się do tego. Zawsze jemu jest źle, zawsze go coś boli, zawsze ma pretensje, zawsze jest niezadowolony. To zawsze generalizuje obraz osoby chorej. Więc uważałabym tak naprawdę na takie zachowania, które są niepotrzebne, które są jakby nadwyrężają gdzieś te wzajemne relacje. Zupełnie inaczej jest wtedy, kiedy ktoś właśnie mówi i prosi i otrzymuje tę pomoc. Tylko oczekiwanie z naszej strony, że ta pomoc będzie dokładnie idealna, taka, jaką my sobie wymyśliliśmy czy wymarzyliśmy, no może być też pułapką, bo osoba bliska nie musi tak naprawdę nawet do końca rozumieć naszych potrzeb. Ma też swoje ograniczenia. Pytanie, czy potrafimy się cieszyć i doceniać to, co są w stanie nam dać nasi bliscy. Również przychodzi mi taka myśl do głowy, że system rodzinny też się uczy żyć z chorobą osoby bliskiej i dobrze, że tak się dzieje, ale w niektórych rodzinach takim sposobem, żeby przejść do takiej codzienności i przestać tak myśleć o tej chorobie, jest odrzucenie zupełnie tego, co z tą chorobą się, czy z tą osobą się dzieje, jakby pomijanie tego, że ta choroba jest, w taki sposób skrajny. Na przykład rodzina wymyśla aktywności, albo nie widzi zmęczenia, albo powtarza, nie wymyślaj, zbieraj się, mobilizuj się, jakby nie szukaj problemu tam, gdzie go nie ma. I to może być z jednej strony, z pozycji czy z punktu widzenia rodziny, coś, co ma mobilizować osobę chorą, natomiast osoba chora czuje się wtedy pominięta, odrzucona, niezrozumiana. Jedna i druga strona chce dobrze, tylko ani jedna, ani druga nie słyszy siebie wzajemnie. I jedna jest poraniona, ponieważ przecież naprawdę dba o to, żeby ta osoba się nie poddała, a druga mówi, usłysz, że jest mi źle. A nie dlatego, że ja chcę być w pozycji osoby chorej, biednej, tylko naprawdę jest mi źle. Z tego też względu nie obrażajmy się zbyt szybko na siebie. Nie układajmy tej relacji w taki sposób, że chcemy się gdzieś skonfrontować i udowodnić swoją rację. Zacznijmy po prostu siebie wzajemnie bardziej słuchać. Bądźmy bardziej uważni. Uważni to nie znaczy nadwrażliwi. Uważni to znaczy w tym momencie otwarci na to, że każdy z nas widzi i odczuwa świat zupełnie inaczej.